Cześć! Hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj pierwszy szary dzień. Może jeszcze wyjdzie słońce. Ale na razie jest tak ponuro. Kicianik, cześć! Jesteś zainteresowana nową porcją chrupków? O, to już ci się kończy. Ale masz szczęście, pani ci zamówiła nowe. Kicia! Kot nie jest zainteresowany. Światło, bo obawiam się, że będzie mi świecić w oczy. I słuchajcie, wybaczcie, ale w sumie skończyłam na śniadaniu, a teraz robię sobie lunch. No jest 14 powiedzmy obiad, bo my robimy także w sumie na taką obiadokolację, jemy coś bardziej obiadowego. Czyli to ma sens, rozumiecie. Ale nagrywałam dla Was dzisiaj bardzo fajny film w kolaboracji z Karoliną na Mieszkamy TV o ulubieńcach domu. Już dawno Wam obiecałam taki film, że Wam nagram, ale dopiero Karolina mnie zmobilizowała i jak oglądacie to, pewnie jest na kanale, więc gdzieś tutaj Wam, pod spodem, Wam podziękuję. I teraz, w ogóle zobaczcie, wyjęłam ten taki, taką paterę na owoce. Ona jest na owoce, ta patera właśnie nie jest na owoce, ona jest na ciastka z Ikei, ale ja sobie tutaj trzymam owoce i warzywa i zrobię sobie coś jeść, bo po prostu zaraz padnę z głodu i pomyślałam, że przy okazji sobie z Wami porozmawiam. Mam naszą bluzę pizzową na sobie, więc nie wiem czy one, ja nigdy nie wiem czy one aktualnie są dostępne, czy nie wiem. Rzucę Wam je pod spodem, mam takie mega wielkie tortille, które się nadają do burritos, czy po prostu do zapijania. Więc kto mnie od dawna śledzi, ten wie, że często jadłam takie tego typu obiady, czy tam lunche. Zbierzemy tortille. To będzie szusz gotuje. Tylko we vlogu. Tutaj mam taką pikantną salsę, którą zrobiłam w weekend w Thermomixie. Jest tak pikantna, ale jest tak pyszna. Musicie się cofnąć do vlogów moich weekendowych. Tam Wam mówiłam, jak się dokładnie nazywa, bo teraz nie pamiętam. Ale jest rewelacyjna i zamierzam teraz sama w domu robić wszelkie tego typu sosy, bo te sosy ze sklepu są i kaloryczne, i mają dużo cukru i po prostu dużo chemii, a to i zazwyczaj są niestety niedobre, bo jeszcze żeby były dobre, to by było super, ale są takie bardzo takie sobie. I może właśnie mam roszponkę i rukolę, a może nie będę ich otwierać, bo mam tutaj taką sałatę, ona jest umyta, używam jej do tacos, więc może żeby się nie zmarnowała, tutaj tylko skroję ten kawałek, bo może przesadziłam, który się zsechł, więc ją wykorzystam, żeby się tam nie zepsuła. I tak jak mówiłam, ostatnio wróciłam do gotowania w domu. Chociaż staramy się jakby robić tak rozważniej, powiedzmy, zakupy i wykorzystywać wszystko, co jakby wiecie, zjadać wszystko, co mamy i nie wrzucać jedzenia. O, w skrócie. To jest taki prosty przekaz. Jest jakaś chyba sałata gotowa. Ona jest taka dziwna, ale była całkiem smaczna.
Więc o. Właśnie troszkę sałaty. Mam plan, żeby może w weekend zrobić sobie krewetki do tacos. To by było super, strasznie już dawno nie robiłam krewetek. I tutaj mamy pomidorki. To jest niestety, wiecie co, żmora zimy. Czy te pomidory, według mnie koktajlowe są jeszcze najlepsze, ale było po prostu do tych wszystkich sałat czy tako. To one są niestety takie sobie i psują wszystko. Zrobiłam pico de gallo do tacosów w weekend i niestety właśnie przez pomidory było takie sobie, no bo te pomidory są kompletnie bez smaku niestety. Więc dajcie znać, czy też tak macie, a ja jem po prostu pomidory cały okrągły rok. Bardzo lubię i nie odpuszczam nawet zimą. O. Tutaj już za dużo tych pomidorków. Może to przestaniemy na tym. Tutaj mam troszkę właśnie takiego guacamole z czym? Z papryczką chili habanero, bardzo ostre. Z weekendu, więc też to właśnie sobie zużyję. Po prostu teraz patrzę, co mam w lodówce z jakichś takich resztek i pod to jakby, wiecie, planuję obiad, żeby po prostu zużyć to, co mam. Żeby się nie zmarnowało. Wziąłam sobie oliwki, ale oliwki może do tego to nie będzie taki najszczęśliwszy pomysł. I tu mam resztę takiego parmigiano w takich płatkach. O. Więc tak, już nie będę tam wkładać ogórka. Oliwki to też nie pasują, jak będzie powiemowane, to tutaj zrobię różne rzeczy, żeby zobaczyć, co by się tutaj nadało. I tak to wygląda i po prostu ostatnio, słuchajcie, tyle się dzieje i tyle mam po prostu różnych rzeczy do zrobienia, pracy i tak dalej, że nie mam czasu jeszcze, żeby zablokować, bo tak jak mówię, kiedy, no nie wiem, wychodzę, załatwiam jakieś sprawy, to no, co dużo mam mówić, nie ma jak was zabrać, to dla was też nie jest ciekawe. Ja właśnie, jeżeli nie mam czasu, żeby gdzieś tam w domu sobie z wami pogadać, tak jak wczoraj, kiedy wracam późno, no to jakby już mi brakuje tego czasu na vlogowanie. Natomiast teraz właśnie robię sobie jeść. Zrobię sobie jeszcze herbatkę. O, sorry. Czemu tutaj może w tym? I pokażę wam, przywiozą sobie z Berlina te dwie herbaty Pusni. I ta Expure Original. Lemon Flavored Blend of Herbs to jest, bo to nie jest, nie, to jest mate, zielona herbata, citronel, candy, cinnamon, ahorn, citron. Czyli z, jak to się nazywa, z trawą cytryną. Nie wiem, czemu to jest napisane, że to jest mieszanka ziół, bo jest zielona herbata. W każdym razie przepięknie to pachnie. Już można spokojnie w Polsce te herbaty kupować, czy stacjonarnie, czy online, więc postaram się wam podlinkować, a taką mam jaśminową i kupiłam teraz tę torebkę, po prostu jest mi łatwiej i zrobię sobie do tego herbatę, chwilę posiądę, bo wrzucam filmy z karty, które właśnie muszę zmontować. Chwilę muszę jeszcze popracować i później po południu postaram się już spędzić z wami. Także teraz już się ogarniam, zjem coś i będę się odzywać do was później. Także zobaczcie, Kicia w końcu odkryła potencjał swojego drapaka. Najpierw odkryła, że to jest podstawka na miskę, potem odkryła, że to jest drapak, a teraz odkryła, że to jest domek, w którym można monitorować okolice, tak? I kto wjeżdża i wyjeżdża z osiedla, nie? Stacja dowodzenia, tak? Chociaż ostatnio odkryła, że tam jest jedzenie.
i próbowała wchodzić, a wchodzenie kota na blat jest mega zakazane, bo kłaków w jedzeniu i na blacie nie zdzierżymy, tak? Kicia i tak to ma gdzieś, co mówię. No właśnie. Hej, jest 8:07 i zobaczcie, jaki ponury poranek. Chyba nas rozpieściły te ostatnie dni słońce. I w ogóle leje za oknem. Czekajcie, pokażę wam. Tomek miał wczoraj schować odkurzacz i kochanie, zrobię to rano, schowam go. Patrzcie, jaka pogoda, jaka mgła w ogóle. Piękną jesień mamy. O, widzicie, tak to wygląda. Tutaj nie wiem, czy tego nie widać, ale po barierkach w ogóle spływa deszcz. Nie widać tego w kamerze. No więc tak rozpieściły nas ostatnie dni słońca. Odsłonię, chociaż pewnie wiele to nie zmieni. O, wczoraj pięknie posprzątałam, bo nagrywałam film na Mieszkamy. O, i uwielbiam po prostu wstawać i przychodzić tutaj, jak jest tak mega posprzątane, minus jakiś tutaj ręcznik papierowy. I odkurzacz, ale dobra, nie będziemy się tym stresować. I oczywiście odwrócę się. Dopiero się obudziłam i jest tak zimno. Nie wiem, czemu jest zimniej niż jak były mrozy. I wczoraj się miałam do was odezwać, ale jakoś źle się poczułam. Nie wiem, co mi się stało. Po prostu jakoś czułam się, jakbym nie miała choroba rozłożyć, ale w efekcie nic mi nie było. Wstałam, jestem zdrowa, ale też nie czuję się jakoś kwitnąco i zastanawiałam się, czy sobie dzisiaj nie zrobić takiego dnia luźnego, ale chyba nie. Wiecie, takiego z leżeniem na kanapie. Ale jest okej, nie ma takiej potrzeby. Chociaż ostatnio czuję się trochę zmęczona. Trochę mniej śpię i tak dalej. No, nieważne. I mam okropne włosy, które zaraz muszę iść umyć. I zaraz to uczynię, tylko zastanawiam się, czy najpierw zjeść śniadanie, czy najpierw się wykąpać. To jest dylemat. Nie no, serio. Widzicie, jak pogoda na mnie wpływa? Po prostu jak rano wstawałam i było takie piękne słońce, byłam super happy. Teraz wstałam i po prostu jest tak ponuro i poszłabym spać dalej. Ale nie mogę, mam dzisiaj dużo do zrobienia. Ekstra są te kocyki z Ikei. Też kocyk z Ikei, mam takie dwa. Z jednym śpię, a drugi leży na kanapie. Są mega miła i fajnie się piorą. Nic się z nimi też nie dzieje po praniu, że nie tracą tej puchatości. No dobra. Rozłączam się i nie będę się wam pokazywać, taka memuana zaspana i w ogóle. A jakie rzeczy mi się śniły, kurczę, jakieś dziwne sny miałam. Próbowałam przedostać tunelem z Londynu do Paryża, odwrotnie. No, dobra. O, kicia też wstała. Wiecie, że w ogóle jest tak, że ja wstaję, to muszę zwierzaki budzić, bo one w ogóle nie wstają ze mną, tylko tak śpią. Do 10:00 przynajmniej. Kitek! Kicia! No chodź, jesteś? No chodź. Chodź, przywitaj się. Cześć. No chodź. Patrzcie, teraz będzie... O, skok. Nie pokazuj tyłka. Nie pokazuj tyłka. No i Susi też wstał. Proszę bardzo. Już też mówię do ciebie na on. Jakoś tak mi jest zimno, że wiecie co, pomyślałam, że zrobię sobie owsiankę, bo mam z wczoraj jeszcze porcję tych nasion chia, ale im się nic nie stanie. A stwierdziłam, że zrobię zieloną owsiankę i tu jest taki przepis na owsiankę. Ja zamiast płatków owsianych mam płatki jaglane, bo bardziej je lubię. Mam miód,
który ktoś mi kiedyś przesłał na skrytkę. Boże, nie mogę powiedzieć od razu. Skrytkę, za co bardzo dziękuję. To jest miód nektarowy lipowy. Lubię miód lipowy w ogóle. Bardzo lubię miód i mówiłam wam o tym, że odkąd zaczęłam jeść regularnie miód, to przestałam chorować, także jedzcie miód, bo miód jest zdrowy. I tu jest przepis na zieloną owsankę z maczą. I ja mam taką maczę waniliową i do tego oczywiście mam borówki i maliny, które zaraz umyję. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nigdy nie robiłam owsianki z maczą, ale myślę, że to może być bardzo dobre. Ojej, jaki pyszny ten miód. Dawno takiego pysznego miodu nie jadłam. Rewelacja. Jeżeli, nie wiem, gdzie go można kupić, ale jeżeli gdzieś go spotkacie, to kupcie. Naprawdę jest, o Jezus, rewelacyjny. Dawno takiego dobrego miodu nie jadłam. Pyszny. Także dziękuję bardzo komuś, kto mi to przysłał. Rewelacja. Co jest? Głodny kot? Zobaczcie, owsianka wyszła w ten sposób. Powiem wam, że rewelacja, bo tego nie musicie oczywiście robić w termomiksie, możecie po prostu owsiankę podgrzać w garnku, ale dodajcie sobie łyżkę miodu i łyżkę, nie, dwie łyżeczki miodu i łyżeczkę maczy, właśnie płatki jaglane, rewelacja, bardzo dobre. Jeszcze oczywiście tutaj mam owoce, które się zaraz odsączą i dodam, ale idę dać właśnie zwierzakom śniadanie. Kitek to tak płacze, właśnie zobaczcie, płacz, ale zobacz, ile ty tu masz chrupków. Czy ty to widzisz? A właśnie mam dla ciebie nowe chrupki, może rozpakujemy i zobaczymy, czy ci smakują. Kicia dawno nie jadła żadnych innych chrupków, więc zobaczymy. Nie mogłam wcześniej pomieszać sobie jakoś. Zamyślałam, bo to już jest taka resztka. Kitek! Kicia! Kiciunia, chodź, idziemy. Idziesz? O, jest już kot. Wy nie widzicie. Nie widzicie kota. Kicia, pokaż się. Gdzie ty jesteś? Tu. Czekaj, gdzie ty? Tu chlewa jest ze mnie. O! Wszystko trzeba pod... Tam jest kot. Nie, nie, zobaczcie. O, jest kicia, jest. Zaraz pani to spróbuję otworzyć i ci wymieszać z resztką. Ale nie, nie chciałam chyba przygotować. No. No, takie dziurki. Chyba miałaś podobne. No i jeszcze zrobimy. Mieszamy z tą resztką. Nie bój się. Chodź, Kicia, chodź. No tak trochę z górką. Nie mieści się, jaki to jest worek. 3-kilowy pewnie. 4-kilowy, nie mieści się sobie. Chodź, już pani nie straszy, co się przestraszyło. Chodź. Chodź, Kicia. Żarty przyszło. Chodź. Susi, gdzie jest kot? Gdzie się Kicia schowała? Kicia, chodź. Chodź, tu masz jedzenie. Chodź. Chodź. No, chodź. No. Chodź. Dobre. Uf, dobra, kot je. To jeszcze damy. Jeszcze sushi damy jeść, tak? Tak. To jest taka puszka, którą lubisz sushi? A tą raczej lubisz. Chodź. Wszyscy zjemy śniadanie w ten poniedziałek. Powiedz, może nam się wszystkim humor poprawi, tak? No zjedz ładnie, nie zawiedź pani. Nie bądź niejadkiem jak zwykle, proszę, tu. Widzicie, jak pies się rzuca na jedzenie. Sukces. Przepraszam, już nic nie mówię, nie przeszkadzam, jedz, jedz.
Wszyscy zjedli śniadanie, teraz ja zjem. Więc proszę, moja zielona owsianka z owocami, przepięknie to wygląda, i kawa. A tam termomix się myje, Karolina mi podrzuciła, znaczy na vlogu nie widziałam ten pomysł, że po prostu chwilę się podgrzewa wodę, a potem miksuje z płynem do mycia naczyń, żeby go umyć. Także spoko patent, w sumie nie wpadłam na to. Więc mu to robię, bo się cały polepił miód i ten, i płatki. A ja w końcu idę jeść. To jest po prostu moja ulubiona pora dnia. Jak mogę usiąść sama w domu, w ciszy, w spokoju, zjeść śniadanie, wypić kawę, to serio naprawdę to jest mój najfajniejsza część dnia. Uwielbiam. O, sushi tam coś rozrabia. Hej, witajcie. Miałam się do Was odezwać w ciągu dnia, ale oczywiście tego nie zrobiłam. I zaraz wychodzimy. Już wychodzimy. Już tylko, wiesz co, odsłonił metkę, bo coś bym wyszła z metką. I tu. No to co, schować do środka? Nie, bo to wyłazi. Tylko dziury, słoniu, nie zrób. Miałam się do Was odezwać, ale miałam poczucie, że w sumie nie było co pokazywać. Sushi, chodź, pan ci kurtkę zdejmie, bo dostaniesz. Chodź tu, Sushi. I wychodzimy, wychodzimy na spotkanie. Chodź, Sushi. A potem ja idę na bachu spotkanie. Miałyśmy iść do meksykańskiej knajpy, ale okazało się, że nie ma pół stolika wolnego. Ale gadamy o tym od 2 godzin, nie wiemy, gdzie idziemy. Ale coś się znajdzie. I na szybko Wam pokażę outfit. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vlog. Zobacz, Lew, to są te róbki z Harmu za 39. Pięknie. Teraz mi wszystko boli. Ale są naprawdę spoko. To jest nowy sweter. Bardzo fajny. Chciałam coś białego. No i tradycyjnie to będzie chustka, tylko w tą stronę zakładam, w ogóle tu gdzieś mam metkę i potem chodzę z taką wielką metką na zewnątrz. O! Dobra, nieważne. Pada cały czas? Nie. A mokro jest? Wilgotno. A zimno? Chłodno. Jeśli chodzi o makijaż, to mam tylko Herborian i trochę różu i to wszystko, a na ustach mam ten powiększający błyszczyk z Glam Glow. Już tu Lew się niecierpliwi. Mam mokre włosy, zobacz jakie poświęcenie, bo z tymi włosami. Daj słoniowym. I to by było na tyle. Także sorry, że taki chaotyczny ten vlog, ale to wszystko przez Lwa, który mi każe wychodzić. Zawsze wszystko jest przez Lwa. Mam mokre włosy. No dobra. Także dzięki, widzimy się jutro. Pa!